Witam wszystkich, tu Ponio 7. W dzisiejszym filmie chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat Diabła 3. Gra w dniu premiery wywołała spore poruszenie w internecie. Ortodoksyjni fani twierdzą, iż zabiła cały klimat dwójki oraz spłaszczyła rozwój postaci. Inni natomiast z wywieszonymi jeziorami odkrzyczały, iż jest to najlepsza gra na świecie, po czym wracają do tłuczenia potworów. Przez najbliższe parę minut postaram się zakreślić wrażenie, jakie na mnie wywarła ta gra. A w międzyczasie możecie poglądać sobie fragmenty rozgrywki barbarzyńcą z poziomu trudności piekło. Dobra, zaczynajmy. Może zacznę od wyliczenia większości wad gry, gdyż chyba nam Polakom to najłatwiej przychodzi. No i w sumie jest o czym mówić. Okej, zaczynając od początku. Może parę niedoróbek technologicznych. Diablo w dniu premiery był strasznie zbagowany. Nadal w sumie jest. Przydarzyły się problemy z listą przyjaciół, listą achievementów, kolisz licznościowe wyrzucenia z gry, czy problem z wyborem postaci. No do tego chodzi jeszcze długa lista problemów z serwerami gry, długie czasy logowania, nieustanne lagi w czasie kilku dni od premiery, sławny błąd 37, czy na długich downtime'ach serwerów kończąc. Całość tworzy wrażenie, jakby Blizzard wypuścił do sprzedaży grę niedopracowaną. Jest to co prawda ostatnio branżowy trend, iż gry wypuszcza się jak najszybciej, jak najwcześniej, a dopiero później wypuszcza się na masę patchy, które wszystko łatają. No ale firma z taką renomą jak Blizzard powinna nie pozwalać sobie na takie taktyki, zwłaszcza jeżeli oczekuje od graczy od PC-towego gracza za grę, że zapłaci 200 zł. Okej, okay, ale tyle jeżeli chodzi o te niedoróbki techniczne. Jeżeli ktoś się interesuje sprawą, to pewnie sam wie mniej więcej o co chodzi. Teraz zajmijmy się rozwojem postaci, czyli czymś, na czym ortodoksyjni fani patrzą najbardziej. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej części jest to, iż gracz nie rozdysponowuje żadnych punktów w rozwój swojej postaci. Nie ma żadnych drzewek, skill pointów, punktów, atrybutów, nic. Co prawda cztery atrybuty, siła, zręczność, żywotność i inteligencja powracają lub niezmienione, ale ich wartości automatycznie zwiększają się co poziom, w zależności od klasy, którą gramy. Wielu uważa to za ograniczenie wolności, jednak gdy się przyjrzymy buildom postaci z dwójki, to zauważymy, iż tak w użyciu było tylko kilka schematów, które niewiele się od siebie różniły. Oddaj siłę i zręczność pod ekwipunek, reszta w żywotność. Zresztą to już nie można bezpośrednio rozwijać statystyk, nie oznacza, iż w ogóle nie mamy na nie wpływu. W trzecim Diabole znacznie większy wpływ na podstawowe atrybuty postaci mają unoszone przez nas przedmioty. Prawie każdy z nich posiada jakieś bonusy do nich. Bardzo przypomina to WoWa i w wyniku jesteś tym, co nosisz. Jeżeli zależy ci na szybkiej dezintegracji stworów czarami, zacznij nosić przedmioty z inteligencją itp. Gracz nadal ma duży wpływ na te atrybuty, tylko teraz zawiera on sobie element losowości związany ze znajdowaniem przedmiotów, ale o tym później. Ok, a teraz zdanie główne. Umiejętności postaci, czyli kompletny brak ładowania punktów w cokolwiek, do którego przyzwyczaiła nas druga odsłona gry. Teraz każda postać ma 6 slotów aktywnych i 3 pasywne, do których gracz przydziela konkretne umiejętności. Te z kolei są modyfikowane przez runy. Każda ze zdolności ma ich kilka, a wybrać można tylko jedną. Dla przykładu mag może wysyłać kilka słabszych magicznych pocisków albo jeden silniejszy. Daje to ogromne możliwości doboru ulubionego zestawu umiejętności, które dodatkowo można zmieniać w dowolnym momencie. I tutaj zaczyna się krzyk. Fani twierdzą, iż zabiera to grze element planowania postaci oraz rozsądnego inwestowania punktów oraz zmniejsza walory ponownej gry. Bzdura, bzdura, bzdura. Całe to rozsądne planowanie zazwyczaj ogranicza się do przeczytania w sieci odpowiedniego buildu. Ci natomiast, którzy wymyślają te buildy, muszą je fizycznie przetestować, stworzyć postać, która z niego korzysta, rozwinąć się do rozsądnego poziomu i sprawdzić, czy pomysł się sprawdza. A jeżeli ktoś gra pierwszy raz i nie zamierza czytać żadnych poradników, jest w kropce, bo musi najpierw przetestować każdą z umiejętności, jak działa, oraz sprawdzić, jak sprawuje się w późniejszych fazach gry. Wszystko ogranicza się do jedynego – czasu. Jeżeli skopiesz postać, a dawanie po punkciku we wszystko to najprostsza do tego droga, to musisz zaczynać od nowa. Zapewne twoja druga postać będzie już lepsza, ale przez najbliższe godziny będziesz zmuszony powtarzać wszystko to, co już zrobiłeś poprzednią postacią. System zastosowany w trzeciej części Diabła daje znacznie
graczowi możliwości pełnej respecjalizacji w dowolnym momencie gry. Gracz może ciągle eksperymentować z nowo odkrytymi runami, umiejętnościami i testować różne ich połączenia. A jak coś nie działa, to natychmiast można to naprawić. Jedyna zmiana to to, iż nie trzeba marnować mnóstwa czasu. Jeżeli ktoś lubi spędzać go na powtarzaniu jednej rzeczy w dziesiątki razy, to może czuć się zawiedzony. Okej, przejdźmy dalej, mianowicie do przedmiotów. I tutaj należy sporo ponarzekać. Po pierwsze, przedmioty wydają się być całkowicie niezbalansowane. Niebieskie, żółte, pomarańczowe, wszystkie mogą mieć podobną wartość dla nas. Niejednokrotnie zdarza się, iż dopiero co znaleziony żółty przedmiot nie sięga nawet do kolan dawno znalezionemu niebieszczakowi. Pomarańczowe przedmioty, czyli legendy, są naprawdę legendami. Przez 40 godzin gry znalazłem tylko jeden taki przedmiot i po około pół godziny gry znalazłem dla niego lepsze zastępstwo, niebieskie oczywiście. Przedmioty setowe? No cóż, coś takiego chyba istnieje, ale nie potwierdzam własnymi doświadczeniami. Wprowadza to dosyć duży chaos w systemie przedmiotów. Cały nasz ekwipunek składa się z żółtych i niebieskich przedmiotów, które są wygenerowane losowo. A ich zestaw umagicznień może albo dokładnie trafiać w nasze potrzeby, albo jak w 9 na 10 przypadków być totalnym bublem. Nie ma tu żadnych schematów. Siła, inteligencja, zręczność w jednym przedmiocie? Okej, spoko, dodaj mi jeszcze jakiś bubel typu zwiększony zasięg podnoszenia złota. W poprzedniej części przedmioty unikalne o stałym i sensownym zestawie opcji dawały graczowi jasno określony cel, do którego chce dążyć. W trójce wszystko zależy od szczęścia. Totalny chaos. Sprawę jednak porządkuje wprowadzony Auction House. Ilość przedmiotów na aukcjach jest przeogromna i z odpowiednią ilością złota każdy znajdzie coś, co będzie dokładnie spełniało jego oczekiwania. Problem jednak się wtedy pojawia, po co polegać na losowych łupach, skoro można pójść na haj i kupić dokładnie to, czego nam trzeba. I to zazwyczaj znacznie wcześniej, niż mógłby nam taki przedmiot wypaść. Przeszkodą staje się jedynie złoto. Naprawdę dobre przedmioty kosztują słono, a o ile nie mamy kilku innych postaci na wyższych poziomach, to zazwyczaj nie będziemy mieli złota w nadmiarze. Jednak raz kupiony przedmiot z idealnym zestawem dla nas opcji może przez długi czas okazać się nie do zastąpienia. Cóż, jak wspomniałem, nasza pierwsza postać nie będzie raczej miała aż takiego nadmiaru złota, by nosić wszystko kupione na aukcjach, natomiast przy robieniu kolejnych postaci gracz może czuć się już znudzony przeglądaniem setek losowych wygenerowanych łupów, dlatego częściej będzie zaglądał do Auction House. W ostatecznej rozrachubie niektórzy uznają to Auction House za ułatwienie gry, jednak uważam to za wyjście bezpieczeństwa z sytuacji, nic dobrego mi nie dropi, zwłaszcza kiedy przedmioty są tak bardzo losowe. Okej, idąc dalej. Klimat i fabuła. Nie wiem, ilu ludzi zamawiających Diablo 3 liczyło, iż będzie zawierać ono jakąkolwiek fabułę, ale ona jest i jest lepsza niż w poprzedniej części. Główny zarys fabularny jest oczywiście prosty. Złe diabły chcą przejąć władzę nad światem, a ty, dzielny bohater, wszystkich zabijasz. Jednocześnie tutaj zadbano o dużą ilość szczegółów. Dialogów jest dużo więcej, a fabuła dwóch pierwszych aktów prowadzi przez serię drobnych kroczków, z których każdy popycha odpowiedź nieco naprzód. Gracz nie przejść ślepo przed siebie, ale ma zawsze postawiony cel do wykonania, który ma służyć czemuś konkretnemu. Ponadto drobne detale, jak uliczne rozmowy mieszkańców miast, postacie spotykane w lochach, przeciwnicy wygłaszający groźby, a skończywszy na czytanych wyrywnikach książek i dzienników znajdowanych w trakcie gry, sprawiają, iż przy pierwszym przejściu gry naprawdę można się zagłębić w świat gry. Wrażenie to psuje jest natomiast dwa ostatnie akty gry, gdzie fabuła ogranicza się do idź i zabij wszystkich. Dokładnie planowany scenariusz poprzednich aktów zamienia się w serię oklepanych schematów. Początek z rozmachem w pierwszym akcie i ciekawe intrygi drugiego aktu kończą się awaryjnym lądowaniem na ziemi z komunikatem nie zapominaj, że dalej grasz w Diablo. Samo zwieńczenie fabuły jest również za szybkie. Zaspoileruję trochę teraz, ale pod koniec trzeciego aktu Diablo powraca do życia, wow. Scenariusz powinien teraz dać graczowi poczuć grozę świata, które zaczyna przegrywać walkę ze złym, aby w krytycznym momencie gracz mógł ruszyć do heroicznej walki o wszystko. Zamiast tego, cóż, godzina rąbanki, po prostu zabijamy diabła, koniec, happy end, idziemy do domu.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż fabuła dwóch ostatnich aktów wpisana była na kolanie, tak jakby... tak, aby pasowała do stworzonej już scenerii wcześniej. No ale cóż, można było osiągnąć więcej, chociaż i tak jest całkiem nieźle w porównaniu. W końcu mówimy o Diablo. Dobra, idąc dalej. Grafika gry... Cóż, niestety grafika nigdy nie stanowiła w Diablo elementu marketingowego i w trzeciej części też tak nie jest. Technologicznie jest ona gorsza od zeszłorocznego StarCrafta 2, co nie zmienia faktu, iż tak prezentuje się dobrze. Modele postaci są ładne, dopracowane, lokacje przygotowano z dbałością o szczegóły, a efekty umiejętności i czarów są po prostu świetne. Rewelacyjne natomiast jest przedstawiona walka, jest krwista i bogata w drobne szczególiki. Wrogowie padają, zostają rozrzuceni bądź rozkawałkowani w zależności od tego, co było przyczyną ich zgonu. Niektóre potwory wybuchają, pozostawiając po sobie krwawe szkielety, zakrwawione członki walają się po niektórych eksplozjach. Gigantyczny, sterczący kikut utworzony z czerwia, któremu cięty głowę dopełnia efekt brutalności walki. Fani jednak czepiają się, iż styl grafiki jest zbyt kreskówkowy. Przypomina trochę WoWa. Stwierdzenie ma to sporo prawdy, ale o ile nie składasz codziennie ofiar z żywych ludzi, bądź nie spożywasz żywych kotów na śniadanie, to taki poziom kreskówkości nie powinien ci przeszkadzać. Podsumowawszy, nie mogę się do niczego przyczepić, ale posiadacze wypasionych komputerów mogą poczuć się nieco niedowartościowani. Okej, na koniec podsumowawszy, Diablo 3 ma sporo wad, bugi, kiepska itemizacja, brak PvP, jednak koniec końców gra się to po prostu dobrze. Blizzardowi ponownie udało się stworzyć szybki RPG akcji, w którym rozbijanie kolejnych fal przeciwników wciąga, a rozwój postaci daje olbrzymie możliwości. Jednak czy gra jest warta 200 zł? Zeszłoroczny StarCraft 2 ma świetne PvP, lepszą technologię, grafikę, technologię graficzną oraz edytor dający nieograniczone możliwości tworzeniu ciekawych custom map. Diablo 3 nie ma żadnej z tych rzeczy i w wielu miejscach wydaje się być niedokończony. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, iż przyszłe patche poprawią tą sytuację, bo w moim momencie Diablo 3 jak na razie nie jest warte wydania 200 zł. No cóż, to był Punio 7. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, przypominam, że to są jedynie moje odczucia co do tej gry. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, to możecie je tutaj pisać dowolnie. No i cóż, dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie.